Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. 17 maja w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Kutnie odbyło się otwarcie międzynarodowego konkursu pianistycznego i kameralnego. Ze względu na obecną sytuację konkurs ma charakter wirtualny. Wyjątkowy dzień w Szkole Muzycznej. Co takiego się dzieje? W dniu dzisiejszym rozpoczął się międzynarodowy konkurs muzyki pianistycznej i kameralnej imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego. Cieszę się bardzo jako dyrektor szkoły, że taki konkurs odbywa się w naszej placówce i również z zaskoczeniem przyjęliśmy liczbę uczestników, mianowicie do konkursu zgłosiło się ponad 200 uczestników w dwóch takich głównych sekcjach. To jest kategoria sekcja solowa i sekcja kameralna. Organizatorem tego konkursu jest Stowarzyszenie Operativa oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Kutnie. Mam zaszczyt powitać Państwa na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym i kameralnym imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego w Kutnie. Serdecznie witam Państwa jurorów, uczestników oraz kutnowskie media. Oddaję głos Pani Profesor Agacie Górskiej-Kołodziejskiej, dyrektorowi tegoż festiwalu. Szanowni Państwo, organizatorem konkursu, międzynarodowego wirtualnego konkursu pianistycznego i kameralnego imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego jest Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych Operativa, które działa przy Łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Kutnie. W miniony weekend w Kutnie nie zabrakło też wandali. Przeszkadzało im świeżo posadzone drzewko na Placu Wolności. Na ulicy Krótkiej ktoś połamał pale podtrzymujące roślinę, a drzewko zostało wyrwane z ziemi. Muzeum Regionalne w Kutnie zorganizowało 18 maja konferencję prasową dotyczącą grantu archeologicznego Kutno Powstanie i Rozwój Małego Ośrodka Miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym www.archeologia.pro. Jej tematem było życie codzienne mieszkańców Kutna w świetle badań archeologicznych. Dbajmy o bezpieczeństwo. Sezon na wycieczki rowerowe rozpoczął się. Pamiętajmy o odblaskach, o prawidłowej konserwacji roweru. Brak odpowiedzialności na drodze może skończyć się tragedią. Wraz z salonem rowerowo-motocyklowym prorowery.pl oraz OSP Żychlin przygotowaliśmy dla Państwa krótki spot. Zapraszamy do oglądania. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Nośmy odblaski. Spot powstał przy współpracy z prorowery.pl. W roku 2020 od początku roku do 31 lipca doszło do ponad 2000 zdarzeń z udziałem rowerzystów. Pamiętajmy o to, że tak naprawdę sami dbamy o własne bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet czasami i życie. To od nas zależy to, czy nie zagrozimy sobie, czy też innym uczestnikom ruchu drogowego. Dbajmy o odblaski, dbajmy także o dobry sprzęt i dobrą konserwację. Wychodząc na ulicę, starajmy się przechodzić w miejscach do tego przeznaczonych. Pamiętajmy, aby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Wypadek bowiem wiąże się nie tylko z ciężkimi uszczerbkami zdrowia, ale także też czasami ze śmiercią. Spot powstał przy współpracy z prorowery.pl. Kutno, ulica Sienkiewicza 52. Prorowery, największy salon rowerowo-motocyklowy w regionie.
Od 1 czerwca bieżącego roku Kutnowski Szpital Samorządowy wraca do pełnego funkcjonowania i przestaje być szpitalem covidowym. Natomiast szczepienia idą pełną parą. O szczegółach prezes szpitala. Od 1 czerwca nadchodzą zmiany w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym, a szczepienia idą pełną parą. O szczegółach prezes szpitala. Jakie zmiany w Kutnowskim Szpitalu? Jakie oddziały przestają być covidowe? No, na dzień dzisiejszy mamy 88 łóżek covidowych, jest to głównie interna, natomiast na tych 88 łóżkach mamy 404 pacjentów. To jest taka w zasadzie informacja, że jakby pomału trzecia fala się kończy, no i wychodzimy z tej pandemii. Druga dobra informacja jest taka, że od 1 czerwca będziemy szpitalem w pełni czystym, czyli wracamy do normalności, wychodzimy z tej trzeciej fali pandemicznej i już od 1 czerwca cały szpital będzie w tym reżimie czystym, czyli powrót do normalności. Jak przebiegają szczepienia? Czy zdarzyły się sytuacje, że zabrakło szczepionek? Sporadycznie takie sytuacje się zdarzają. W poniedziałek nie dostaliśmy takiej liczby szczepionek, jaką zamawialiśmy. Natomiast na drugi dzień jakby dostaliśmy z nawiązką, więc ci pacjenci, którzy byli niezaszczepieni w ten dzień, byli zaszczepieni w dzień następny. Natomiast szczepienia generalnie idą pełną parą. Na przykład wczoraj zaszczepiliśmy ponad 250 pacjentów, a od początku jakby akcji szczepionkowej jest ponad 13 tysięcy tutaj u nas w szpitalu zaszczepionych, także w dobrym kierunku to idzie, no i namawiamy wszystkich, żeby się szczepili. 19 maja w środę rozpoczęła się instalacja gazonów z roślinami na Placu Wolności oraz Małej Architektury. Najpierw montowane były gazony, później usypywana była ziemia. Mają też ruszyć nasadzenia. Na placu pojawiły się zarówno krzewy, jak i drzewa. Jednym słowem, ma być zielono. W sercu Kutna pojawiły się także nowe ławki, podobne do tych z rynku Zduńskiej. Pod koniec maja na Placu Wolności odbędzie się kiermasz różany. Gorący słoneczny dzień, kiełbaski i grill. Czy mieszkańcy Żychlina lubią grillować i co musi być obowiązkowo na ich grillu? O tym w naszej sondzie. Sezon grillowy w pełni. Czy lubi pan grillować? Lubię. Ja nie. Lubię. Lubię, naprawdę lubię. Ja nie za bardzo. W dobrym towarzystwie można grillować. Tak, lubię. Oczywiście, widać to nawet po mnie. Co musi być obowiązkowo na pana grillu? Piwko. Kiełbaska, piwko. A pani? Ja niekoniecznie, ja lubię ponczusie. Słodycie? Tak, no. No co mówię? Przede wszystkim karkówka, kiełbaska, kaszanka, jakieś warzywa. Chleb. Myślę, że kiełbasa to jest nasz polski standard. No i lubię co? No, boczek grillowany. Karkóweczka. Mięso. Wędlinka. I to wszystko. Chlebek suchy może być. Nie, kiełbaski, karkówka. No, kaszanka, kiełbasa, no i jakiś kieliszek chleba. No, z tym ten. No i dobre towarzystwo. Na sygnale. Około godziny 8.30 17 maja pod Kutnem na przejeździe kolejowym w okolicach Michałowa, gmina Kutno, doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego. W samochód osobowy na przejeździe kolejowym wjechał pociąg. Kierujący pojazdem został z powodu ciężkiego stanu zdrowia zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto wypadło z drogi i dachowało. Przejazd kolejowy był zablokowany. W dniu dzisiejszym około godziny 8.50 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Florków i Michałów doszło do zderzenia się drezyny kolejowej z samochodem osobowym Subaru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochodem Subaru kierował mężczyzna 44-letni, który z obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi. Na miejscu trwają czynności, należy liczyć się z utrudnieniami. 16 maja około godziny 1 w nocy w miejscowości Orątki Dolne doszło do bardzo dużego i groźnego pożaru. Na miejsce zadysponowanych zostało 5 zastępów Straży Pożarnej z Kutna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z regionu. W płomieniach stanęła stodoła, w której znajdowały się baloty słomy. Nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru, nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała około 14 godzin.
16 maja około godziny 1 w nocy w miejscowości Orątki doszło do bardzo dużego i groźnego pożaru. Na miejsce zadysponowanych zostało 5 zastępów Straży Pożarnej z Kutna oraz ochotnicze straże pożarne z regionu. W płomieniach stanęła stodoła, w której znajdowały się baloty słomy. Nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru. Nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała około 14 godzin. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymali 30-latka podejrzanego o rozbój na 10-letnim chłopcu. Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły sądowi na aresztowanie podejrzanego. Za rozbój grozi kara nawet do 12 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 11 maja bieżącego roku około godziny 17 na jednej z ulic w Żychlinie. Policjanci ustalili, że gdy 10-letni chłopiec wracał do domu, został zaatakowany przez dorosłego mężczyznę, który wykręcił mu ręce. Napastnik wyciągnął chłopcu telefon komórkowy z kieszeni i uciekł. Chłopiec z płaczem wrócił do domu i opowiedział wszystkim rodzicom, którzy powiadomili im policję. Mundurowi niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy i zabezpieczyli dowody związane z tą sprawą. Tutaj determinacja policjantów w ustaleniu sprawcy przyniosła efekty, bowiem 12 maja 30-letni mieszkaniec Żychlina został zatrzymany przez funkcjonariuszy i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci odzyskali również skradziony telefon. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozboju. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 14 maja sąd zdecydował, że podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 20 maja 2021 roku, tuż po godzinie 2 w nocy, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Krośniewicach zatrzymali do kontroli drogowej Peugeota 206. Osoby znajdujące się w pojeździe zachowywały się nerwowo. Policja zauważyła, że pasażer siedzący z przodu chowa coś w spodniach. Podczas przeszukania mężczyzny policjanci ujawnili narkotyki. Mundurowi pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie znaleźli dodatkowe gramy marihuany. Łącznie mundurowi zabezpieczali ponad 17 gramów amfetaminy oraz ponad 4 gramy marihuany. 21-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kultura. Zespół Kutnowskiego Domu Kultury, stęskniony za widownią i bardzo szczęśliwy z powrotu wydarzeń kulturalnych, zaprasza na pierwszy po przerwie plenerowy muzykal familijny W to mi graj, teatru I tak zagramy. Spektakl odbędzie się 16 maja w niedzielę o godzinie 10 w Parku Traugutta. Wstęp wolny, ale ilość miejsc najbliżej sceny ograniczona. Warto zabrać ze sobą parasole, mogą się przydać. Na terenie wydarzenia obowiązują zgodne z regulaminem KDK-u zasady sanitarne. Kino Kutnowskiego Domu Kultury wznawia działalność od 23 maja 2021 roku w niedzielę. W programie kontynuacja seansów zapoczątkowanych 19 marca. Wybierz się w cyrkową podróż. Plenerowe przedstawienie dla widzów od lat 2 do 102. Niedziela 23 maja, Park Traugutta, godzina 18. Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona. Czas trwania 60 minut. Kutnowski Dom Kultury zaprasza małych i dużych na niezwykły i pełen cyrkowej magii spektakl Teatra Kubka. To drugi spektakl plenerowy, który proponujemy Wam po naszym kulturalnym powrocie do wspomnianej działalności. Kutnowski Dom Kultury po raz kolejny ma wyjątkowy zaszczyt brać udział w organizacji wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie. Tym razem wspólnie tworzy Królewską Wystawę Kwiatów, która odbędzie się w dniach 10-13 czerwca w Arkadach Kubickiego i Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa łączy inspiracje przyrodą, historią sztuki, botaniczne fascynacje i odkrycia ogrodnicze. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno.